Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia, jak zawsze, wasz wierny samuraj kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz... Paweł Dębowski. Paweł wrócił, w końcu się widzimy, słyszymy. No, słyszymy się. Tak na zmianę nagrywaliśmy ostatnie odcinki. Zatem witamy drogie słuchaczki oraz drogi słuchacze, a także widzów już w 69. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu audycji serwisu gamemusic.pl, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Z tego miejsca oczywiście jak zawsze gorąco zachęcamy was do słuchania naszych audycji oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarza, a także łapek w górę oraz w dół. Nie zapominajcie o tym pięknym małym dzwoneczku. Z tego miejsca również dziękujemy obecnym, a także przyszłym patronom, którzy bezustannie wspierają nas datkami na Patronite oraz Ko-fi. Paweł potrzebuje tej kawy, już ostatnio ciężko pracuje, teraz mu się przyda. A dzisiaj ze mną w studio oprócz Pawła jest Dawid Bojarski, orędownik wszystkiego co japońskie, zwłaszcza jeśli chodzi o markę Nintendo. Witaj raz jeszcze, Dawidzie, w naszych skromnych progach. Cześć, dziękuję za zaproszenie ponowne. No, mamy bardzo dobre wspomnienia z ostatniego spotkania, to tym bardziej nie mogliśmy sobie tego odmówić, dzisiejszego szczególnie odcinka, o którym za chwilę będziemy rozmawiać w głównym temacie. No, uznaliśmy, że jesteś odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, jeżeli chodzi o to, o czym dzisiaj będziemy dyskutować. Panowie, ale zanim przejdziemy do głównego tematu, jak zawsze podczas jakby dzisiejszej rozmowy staramy się rozpocząć od tego i od pytania, czego ostatnio słuchaliśmy. Zatem zacznę od Dawida. Czy ostatnio coś wpadło ci szczególnego w ucho albo w uszy? Tak, no zdecydowanie. Wiesz co, ja jakiś czas temu kupiłem sobie Octopath Traveler 2, więc... Więc to jest dosłownie gra, w której, zresztą śmiesznie, bo wczoraj nagrywaliśmy nasz podcast CD Action w sensie i powiedziałem to samo, ale to powtórzę, że no, to jest gra, w której dosłownie można sobie w niektórych miejscach stanąć w jednym miejscu i tylko słuchać muzyki i patrzeć na piękne widoki, nie? A to tak robiło się w czasach Pegasusa, ja tak robiłem. Że odpalałem grę, dochodziłem do pewnego momentu i słuchałem muzyki, albo co jeszcze lepsze, nagrywałem ją na kasecie. No, pierwsze Xenoblade Chronicles też jest takie, nie? Że na ekranie tytułowym to jest praktycznie no, świetna rzecz do wprowadzenia sobie takiego moodu. Ale to jest taka magia, wybacz, że ci wejdę na chwilę w słowo, to jest taka magia tych starych gier i niektórych tych japońskich jeszcze tytułów, to, że oni zachowali ten element kultury polegający na tym, że jak odpalasz grę, to zawsze się słyszało temat główny, przewodnik, gdzieś tam się poniekąd momentami w grze pojawiał. I od razu pamiętam, jeszcze wyskakiwało ci imienia, nazwiska, bo same imię, nazwisko autora tej muzyki. No teraz już to się rzadko, praktycznie, nie wiem, nie przypominam sobie, żeby jakakolwiek gra teraz taka, nie wiem, od czasów chyba przenośnych konsol starych Nintendo i tych stacjonarnych, to ja sobie nie umiem teraz skojarzyć, ale coś takiego jest, taka kultura tego, że ma wprowadzić taki nastrój. Tak, no w każdym razie, więc tak, no jeśli chodzi o gry, to no przede wszystkim Octopath Traveler, chociaż gruchnęła ostatnio, wczoraj chyba, tak, albo przedwczoraj wiadomość, że nowy właśnie Xenoblade, w sensie DLC to duże, osobna gra, to muszę słuchać i grać póki mogę, bo jak wejdzie nowy DLC do Xenoblade'a, to obawiam się, że i grać i słuchać będę po prostu tego. A poza growe to wyszła bardzo fajna płyta, taki projekt polegający na tym, że się projekt się nazywa Club 2020 i polega on na tym, że
nie wiem ile, kilkanaście osób, kilkunastu artystów znanych, polskich, przede wszystkim rapowych. Weszło sobie do pomieszczenia, do budynku, który ma, miał zorganizowane tam 3 czy 4 studia nagraniowe i od zera w 6 dni nagrali płytę plus mixtape, jak się okazało, bo tego wyszło bardzo dużo. I kurczę, okazuje się, że jak masz talentowanych ludzi, to naprawdę nie potrzeba wiele, nie? W sensie, że ludzi, którzy potrafią ze sobą też jeszcze odbijać od siebie pomysły i no wyszła, jak dla mnie na razie, wiadomo, że jest kwiecień, więc zobaczymy jeszcze, ale na razie to jest chyba płyta roku i będzie trudno ją przebić, mimo że no to jest rzecz, która powstawała w 6 dni, co jest, a to nie jest standard, nie? W sensie, że ludzie potrafią 2 lata pracować nad płytami, żeby je dopracować. Zwłaszcza kiedy masz jeszcze na przykład bardzo, no tak jak to w rapie, masz bardzo dużo tekstu do napisania. Okazuje się, że jak ktoś potrafi pisać teksty, to pewnie 10% czasu to jest pisanie, a 90% to są szlify. I okazuje się, że może te takie szlifowanie szlifów może już nie być konieczne do końca. No więc tak, no to jest płyta, którą katuję, odkąd się ukazała i no i polecam. Ja ostatnio tak tylko jeszcze takie wtrącenie zrobię tutaj, zanim oddam głos Pawłowi. Ostatnio się dowiedziałem, że w Polsce, co jest niebywałe dla mnie, oczywiście ja nie mam nic przeciwko, tak, ale hip-hop najlepiej się sprzedaje w Polsce, jeżeli chodzi o gatunek muzyczny. Zdecydowanie. Bardzo dobrze się sprzedaje i to jest liczone naprawdę w tysiącach, a jak nie już w setkach. Nie no, to jest zdecydowanie czołowy gatunek i powiem ci, że jako osoba, która trochę do tego hip-hopu była zrażona przez lata, w sensie, że zawsze on był jakoś obecny w moim życiu, ale jako jeden z jakichś tam kolejnych gatunków, powiedzmy, których słuchałem, tak jestem od jakiegoś czasu po prostu oczarowany tym, jaką drogę to przeszło i też jako osoba, która no, szczególnie docenia zabawę słowem, to po prostu, wiesz, można tam odnajdować takie ogromne pokłady fajnej treści, właśnie takiej językowej, nie? Jak ktoś ma, tak jak ja, takie trochę, może mam trochę takie zboczenie zawodowe, nie? No bo tym słowem siłą rzeczy bardzo, bardzo, przez bardzo dużą część swojego jakby czasu pracowego się zajmowałem i zajmuję nadal. No to kurczę, naprawdę, to co pomysły na właśnie takie językowe, na zabawy językowe, na to, jak przekazać jakieś treści przy pomocy słów, przekazać emocje, to jest naprawdę, no, nie ma lepszego miejsca. I no, naprawdę, czasy dla polskiego hip-hopu, wbrew temu, co trochę memy, nie? Mówią, że tam, no, polski hip-hop stał się trochę takim drugim trochę polskim reggae, które należałoby zakazać, nie? Ale nie, jest dla osób, które jakby lubią inteligentne treści, inteligentne teksty, naprawdę, naprawdę nie ma lepszego. No, żadna muzyka, wydaje mi się, nie dorasta w tej chwili. Też ze względu na to, że w rapie jest po prostu dużo tych tekstów, nie? W sensie, że to nie jest tak, że jak masz piosenki, nie wiem, popowe, rockowe, to tego tekstu jest po prostu znacznie mniej przez specyfikę gatunku. Więc nie dziwi mnie i trochę nawet mnie cieszy, wiesz, bo to też jest fajne, że w ogóle w Polsce to jest jeden z moich głównych powodów do dumy, jeśli chodzi o Polskę, że my naprawdę znamy się na muzyce. W sensie, że w Polsce jakby topowym artystą jest Dawid Podsiadło, który, kurczę, przecież jest, on nie robi muzyki popowej na poziomie, na żenującym poziomie, taki jak często się, wiesz, słyszy w, nie wiem, w sensie, no, nie, teraz chciałem powiedzieć, że w radiu, no, ale w radiu słyszy się też Podsiadło. No i właśnie w tym rzecz, nie? Że my nawet muzykę popularną mamy na bardzo wysokim poziomie i to jest bardzo fajna rzecz. Znaczy poruszasz bardzo dobry temat, uważam, dobry temat na dyskusję. Ja tutaj bym trochę polemizował, jeżeli chodzi o rynek muzyczny w Polsce i to, jakie mamy gusta, bo tutaj muszę przyznać, że
To jest bardzo spolaryzowane w kwestii tego, jak muzyka w Polsce jest odbierana. Jakby nikomu nie odbierając tego sukcesu, zgadzam się na pewno z tym, co powiedziałeś w obu przypadkach. Ale sądzę, że to jest jakby temat trochę na inną dyskusję, może na inny odcinek, to z miłą chęcią bym porozmawiał. Pawle, powiedz mi, czego ty ostatnio słuchałeś? Jakaś nowa Yakuza wyszła? Wiedziałem, że to powiesz. Ale na nową Yakuzę to mój drugi czekam. Ja wiem, Like a Dragon ma być, tak? Ten wyjdzie w przyszłym roku, ale jeszcze wcześniej wyjdzie spin-off, także nie spin-off. Na Switcha nic nie wychodzi. Nie wychodzi żadne. Właśnie nie, skandal. To napisz do tego Yusuzuki'ego. On chyba już nie ma już go tam chyba. No, chyba nie. On chyba już teraz dla mafii robi inną grę. Jeśli chodzi o słuchanie czegoś przeze mnie, no powiem, że ostatnie tydzień, dwa tygodnie byłem tak naprawdę na wyjazdach, więc słabo było u mnie z przesłuchaniem jakichś nowości. Jedynie co, to w drodze na urlop miałem okazję posłuchać sobie historii Beatlesów w formie podcastu, także ja jak najbardziej polecam. A jeśli chodzi o muzykę, to udało mi się tak między urlopem a pracą jakoś posłuchać i przemęczyć, może pograć sobie w Chained Echoes, który u mnie leżał troszkę na dysku. Pamiętam, że jakoś go włączyłem na chwilę, powiedziałem fajny, muszę do niego wrócić. Zostawiłem, pojechałem na urlop i teraz wróciłem i teraz mam więcej czasu, żeby w ten tytuł zagrać. Ja kiedyś mówiłem o soundtracku do Chained Echoes, że to jest taki, w sumie cała gra jest takim jednym wielkim listem miłosnym do japońskich RPGów z lat właśnie 90. do na przykład Chrono Triggera czy Final Fantasy VI, także jeśli ktoś miał albo jeszcze nie miał okazji zagrać Chained Echoes, ja polecam jak najbardziej. To jest bardzo fajnie, dobrze przemyślana gra z bardzo dobrze przemyślanym systemem walki i naprawdę ze świetną muzyką. Tak? Nie jest to może coś pokroju Octopath Traveler, ale naprawdę nie ma czego ani żałować, ani czego się wstydzić. I tak trochę nostalgicznie ostatnio też podszedłem, bo na moim koncie na Twitterze zapytałem ludzi o to, jakie mają ulubione gry, które jeden taki tytuł, który zmienił ich postrzeganie gier wideo i w ogóle ich zmienił jako graczy. No ja, w moim przypadku to było oczywiście Chrono Trigger i postanowiłem sobie jeszcze raz posłuchać muzyki Yasunori Mitsudy z tej gry. Mój ukochany, ulubiony tytuł ever, mój ulubiony soundtrack ever, ja tego zdania nie zmienię. Ja wiem, że dużo mówiłem o Suikodenie, a dwójce, że to jest moja ulubiona gra. Tutaj może należałoby rzucić eratę. Suikoden 2 jest moim ulubionym JRPG-iem, natomiast Chrono Trigger jest moją ulubioną grą ever. Jeśli nie mieliście okazji pograć, chyba jest na praktycznie każdej platformie do grania. Słucham parę soundtracków, ale nie mogę wymienić ani tytułów, ani gier, ani kompozytorów, ponieważ no tak, taki malutki spoiler, szykujemy z Mariuszem kolejny odcinek podcastu i się do niego po prostu przygotowuję merytorycznie. No to będzie gruby temat, zresztą chyba tobie bardzo bliski, ale to jakby nie wdając się w szczegóły, nie zdradzajmy, bo naprawdę sądzimy z Pawłem, że przypadnie wam do gustu, tak jak pozostałe części. No sentymentalnie będzie. Oj, będzie sentymentalnie. Sentymentalnie mogę tylko zdradzić, że dużo będziemy mówić o muzyce na S. Dobrze. Seksowna. To jest seksowna. To będzie tak, bardzo słabej muzyce. Dobrze, no to... ja jakby zbierając wasze propozycje, to jeszcze dorzucę od siebie dwa albumy, mianowicie The Super Mario Bros. Movie Original Motion Picture Soundtracks by Brian Tyler. Amerykańska premiera radosnych hydraulików spożywających niezliczone ilości grzybów, no odniosła miażdżący sukces. No tutaj nie wiem jakby już co nawet się zastanawiać.
podnosić jakiś dygresji. Czekamy jakby teraz na premierę w Polsce, chociaż wiem, że ty, bodajże Dawidzie, byłeś na premierze. Tak. I tego, co ja też się orientuję, chyba jeszcze niektóre kina na początku maja mają zrobić takie prapremiery i dopiero pod koniec maja oficjalnie do polskich kin trafi ta premiera. No ja czekam z wypiekami na twarzy, nie ukrywam. No a co z muzyką? No cóż, samego filmu jeszcze, tak jak powiedziałem przed chwilą, nie miałem okazji obejrzeć, więc moje jakby wrażenia na razie są oparte na odsłuchu samej muzyki, bo ścieżka dźwiękowa już jest wszędzie dostępna, nawet A-Beat Studio wydaje płytę winylową. W skrócie mogę powiedzieć, że soundtrack został napisany bezpiecznie, no z takim polotem, do jakiego już nas przyzwyczaił Brian Tyler. Zatem mamy szacunek do tego źródła, bo aż kipi od tematów do gier Nintendo, a wszystko to zostało polane w sosie momentami przesadnie monumentalnymi kompozycjami, w których znikają niekiedy te melodie ze świata Mariana. Poza obrazem albumu słucha się fatalnie. Mam nadzieję, że lepiej to wypada w kontrze do obrazu. Może ty, Dawid, byś tutaj chciał jeszcze coś dopowiedzieć, bo ty muzykę słyszałeś w filmie i jak w filmie się sprawdziła muzyka? Wiesz co, w filmie muzyka jako... Podejrzewam, że duża część tego, co... Bo nie słuchałem samego soundtracku osobno potem, ale podejrzewam, że duża część tego soundtracku to są po prostu rzeczy, które są w tle, wiesz, i aż tak nie zwraca na siebie uwagi. Bardziej, myślę, uwagę zwracają momenty, w sensie, że jeśli jest gdzieś wstawka, nie wiem, załóżmy, że będę teraz zmyślał, żeby nie spoilować, ale załóżmy, że bohaterowie idą przez okolicę, która jest wzięta nie wiem, wprost z Super Mario Sunshine i jest słychać jakiś tam motyw Super Mario Sunshine lecący, to się to rzeczywiście da wyłapać, ale tak, ona jest przede wszystkim tłem, plus no, na pewno uwagę zwracają miłe smaczki, nie? Bo to jest w ogóle film zbudowany mocno na smaczkach i muzycznie też tak jest. No, aż chciałoby się trochę zespoilować, ale spoilować nie będę. Tak, no wiesz co, no, czytałem teraz dosłownie chyba wczoraj informację o tym, że tam chyba sporo trzeba było walczyć o różne rzeczy. No niestety częścią soundtracku, niestety, mnie aż tak to bardzo to nie przeszkadzało, jak wielu osobom z tego, co widziałem w internecie, że częścią soundtracku są również licencjonowane utwory po prostu jakby z muzyki rozrywkowej, współczesnej lub niewspółczesnej. I mnie to aż tak nie raziło. To nie był taki przypadek jak w starym Suicide Squad na przykład, że tam po prostu każda scena to była osobna licencjonowana piosenka. No ale no na pewno dałoby się to zrobić lepiej no, w ten sposób. Tylko, że Pytanie, czy to ma aż takie znaczenie? Wydaje mi się, że w ogóle to jest też zaskakujące, że Nintendo na przykład nie walczyło z tym, że ten soundtrack jest wydawany wszędzie, nie? Że to jest przecież tak bardzo nie w ich stylu, żeby dało się posłuchać ich muzyki gdziekolwiek. Gdziekolwiek, no nie wiem, na przykład teraz jak bo byłem w Tokio jakiś czas temu i kupiłem sobie zresztą rozmawialiśmy o tym na Twitterze, że kupiłem sobie muzykę z Kirby Cafe, dwie płyty i kurde, tej muzyki nie ma nigdzie. W sensie, że no, mogę sobie, być może jest na YouTubie jakoś nielegalnie. Nie, ale, nie ma. Ale oni w ogóle nigdzie nie udostępniają tej muzyki, dlatego ciekawe to jest i też widziałem już memy o tym, że jakiś tam wściekła twarz i Nintendo, kiedy dowiedziało się, że trzeba będzie wydać soundtrack z tego filmu, nie? Znaczy są... Proszę, no, dokładnie. Nie, w zasadzie myśl skończona, więc proszę. Jasne. Znaczy ja sądzę, że my kiedyś z Pawłem, jak już obejrzymy, to będzie gdzieś w okolicach pewnie stycznia, nagramy osobny taki odcinek może poświęcony, kto wie, zobaczymy. Znaczy czerwca mam na myśli. Zobaczymy, czy będziemy chcieli nagrać i poświęcić całą godzinę na temat tego filmu, a szczególnie muzyki. Wiesz co, no muzyka jest dostępna z tego co ja wiem praktycznie wszędzie z tego filmu, to jest Amazon, jest tam
Spotify, YouTube Music, tak więc oni to udostępnili, ale tak mówię, nie chcę się wdawać w szczegóły, ja pewnie jeszcze napiszę artykuł na temat tej muzyki, bo to jest dosyć bardzo ciekawy wątek i mam swoją tezę, dlaczego Nintendo poszło w taką, powiedzmy, bezpieczną wersję tej ścieżki dźwiękowej. I zaś jeżeli chodzi o drugi album, który udało mi się przesłuchać, to jest Rockman X Advance Collection Original Soundtracks Kodai Ikada i Hany Kimura. No ktoś mógłby orzec, że no, nie jestem zdrowy na umyśle, ponieważ słuchając muzykę do Rockman X Advance odczuwam taki naprawdę ogromny entuzjazm oraz satysfakcję. No pewnie słyszeliście, ale jakiś czas temu Capcom odświeżył swoją serię Mega Man Battle Network, wydając sagę gier z Game Boya Advance na obecne konsole. No i w najbliższym czasie zamierzam zapoznać się z tytułami, bo ja przegapiłem niestety tą erę tych tytułów. No i które jakby oczarowały mnie swoją pomysłowością pod kątem oprawy audio. No i ścieżki dźwiękowe do Mega Man Battle Network wypełnione są takim energetyzującym elementami, takimi tematów przywodzące na myśl wszystko, co jest najlepsze w rozrywkowej japońskiej muzyce, bo tam dużo widać takiego naleciałości J-rockiem, trochę J-popem i innymi gatunkami muzycznymi. Dobrze panowie, po tym bardzo długim wstępie poruszamy dzisiejszy temat, czyli miniaturowa muzyka. I żeby była jasność, tak, zgadza się, odgadliście, będziemy dzisiaj rozmawiać o muzyce do przenośnych konsol. Mam nadzieję, że nie tylko, że nam starczy czasu i nie tylko skupimy się na tych przenośnych konsolach od Nintendo, bo jakby nie patrzeć, Nintendo zawsze przodowało i jest dalej, powiedzmy, mimo że tych konsol obecnie, nie mam na myśli, że jest teraz Steam Decka, tak? Ale też jeszcze ostatnio Asus ROG zapowiedział, że pracuje nad kolejną, znaczy pracuje nad swoją pierwszą przenośną konsolą, która parametrami ma jeszcze być lepsza niż Steam Deck. A też wchodzą jakieś pogłoski, że podobno Sony PlayStation ma zrobić jakąś konsolę, czyżby pozbierali się po Svicie. Zobaczymy. Ja mam nadzieję, że uda nam się przynajmniej kilka takich ważnych dla między innymi dla tego rynku growego i też muzycznego powiedzieć dzisiaj o niektórych z tych konsol, bo jakbyśmy mieli rozmawiać praktycznie o wszystkich, no to prawdę mówiąc byśmy musieli chyba wynająć Dawida i kilka epizodów nagrać. A jak wiemy, tego się nie da, więc postaramy się też dzisiaj taką skondensowaną wiedzę, swoje własne przemyślenia. Ja wam powiem tak, ja coraz trudniej odnajduję się w zalewie tych comiesięcznych premier oraz takich aplikacji pozwalających streamować gry wideo na różnych urządzeniach do rozrywki elektronicznej. No i jestem trochę, przyznam się szczerze, na granicy wyczerpania natłokiem tych produkcji, no, które no, walczą cały czas o moją uwagę. No i żeby tak naprawdę uniknąć tego całkowitego znudzenia grami wideo, bo bym chciał bardzo tego uniknąć, no, postanowiłem jakby zwolnić i wrócić do czasów, kiedy jako nastolatek no, na tych przenośnych konsolach grywałem różnie, zależnie od czasu. No i powiem wam szczerze, z pomocą przyszedł Analog Pocket, czyli mobilne urządzenie pozwalające m.in. na odpalenie starszych generacyjnie tytułów z czasów konsol Game Boya, Game Boya Colora oraz Game Boya Advance'a. I tam jeszcze jest możliwość poprzez takie dodatkowe kadridże, możliwość zagrania w Game Gira, Game Pocketa i jeszcze w kilku innych takich chyba bodajże teraz konsol. Teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć. No i dzięki tej konsoli, która jest strasznie ciężko dostępna, bo nawet jak się złoży preordera na oficjalną stronę, no to niektórzy czekają 2 lata na to urządzenie. Mi się jakimś trafem udało ją pozyskać, natomiast no, rozpaliła gra konsola we mnie ogień do gier wideo, który jakby priorytetem sądzę jest bawić użytkownika, a nie zmuszać do marnowania uciekającego nam coraz bardziej tego czasu. No i tutaj wracając do tych klasycznych przygotowych tytułów, między innymi od razu musiałem po prostu sięgnąć po pierwszego Kirby the Dream Land, który ma fenomenalną ścieżkę dźwiękową, o których dzisiaj będziemy jeszcze rozmawiać.
Panowie, ale jak na przestrzeni lat zmieniała się ta muzyka w waszych oczach do tych kieszonkowych konsolach? Bo wiemy, że oczywiście pierwszą taką przenośną konsolą teoretycznie możemy mówić, że był Game & Watch. Pozwoliłem sobie też, jakiś czas temu też miałem okazję nabyć książkę A Handled History przez Retro Dodo, które jakby pokazuje taką skondensowaną też wiedzę tych wszystkich przenośnych urządzeń. I jeżeli dobrze pamiętam, to taką pierwszym od Nintendo urządzeniem był Game & Watch. I jakbyście teraz mieli z perspektywy czasu, nie mówię, żebyśmy każdy z każdą z kolei konsolę powiedzieli, ale jakbyście mieli powiedzieć z waszego doświadczenia, jak się zmieniała ta muzyka w tych grach, w tych kieszonkowych urządzeniach? Dawidzie, jak to w twoich oczach to wygląda? Wiesz co, ona się zmieniała, co teraz tak właśnie się zastanawiam, i ona się zmieniała głównie razem z konsolami stacjonarnymi tak naprawdę. W sensie muzyka do gier handheldowych zawsze była tak inna... Ograniczona? Tak inna, jak inne były gry handheldowe. Nie? W sensie, że gry handheldowe... Większy udział w grach handheldowych był, nie wiem, na przykład gier logicznych, gier mniejszych, skondensowanych. Do tych gier siłą rzeczy pisze się mniej, nie wiem, epickiej muzyki na przykład, nie? Na orkiestrę albo chociaż symulowaną orkiestrę. Więc jakby to pod tym względem wyglądało zawsze inaczej. Ale jeśli, no bo nawet jak spojrzymy latami, to czy na DS-ie, czyli tam 2004 plus, była o tyle inna muzyka niż gdzieś tam pomiędzy GameCube'em a Wii? Chyba nie. Co prawda na Wii już weszły jakieś tam pewnie pierwsze, a może nawet na GameCube'ie, weszły już pierwsze jakieś rzeczywiście z fizycznymi instrumentami, z prawdziwymi tymi, ale podejrzewam, że na DS-ie też dałoby się znaleźć. Więc wydaje mi się, że Game Boy i NES miały chiptuny. Potem jak już i SNES też. Jak wyszedł Game Boy Advance, tam już ta muzyka była trochę, już były różne sound fonty i wiesz, już dało się coś więcej z tego wycisnąć. Ciekawe jeszcze, przepraszam, że ci wejdę słowo, to jest ciekawe, bo Game Boy Advance tak naprawdę nie miał procesora, nie miał po prostu chipa odpowiadającego za muzykę, za sound design. Wszystko się opierało na podstawie procesora, którym 32-bitowego, z tego co pamiętam. A mimo to dało się tam zrobić niesamowite rzeczy, nie? Chociaż tak naprawdę to też, jak sobie wspomniałem w myślach przed chwilą, gry na Game Boyu też potrafiły na same jakby... To wszystko zależało tak naprawdę chyba od tego, jak utalentowany człowiek do tego siadał, nie? Wiesz, Pokémon Trading Card Game pierwsze ma niby muzykę chiptune'ową, a jest tak dobrze skomponowane. Jest masa przykładów, a dotarliśmy od tego momentu do momentu, w którym wszystko jest grą handheldową, nie? W sensie, że abstrahując już od tego, że tak naprawdę de facto konsola przenośna w tej chwili jest jedna, nie? W sensie, że Steam Deck nie jest konsolą, jest przenośnym, ale jednak pecetem. Asus też robi przenośnego peceta. Sony, PlayStation, cokolwiek, jakkolwiek to się będzie nazywało, nie będzie jakby osobnym urządzeniem, tylko będzie do streamowania. Dotarliśmy do momentu, w którym nawet jeśli już rozszerzymy to, że nie tylko konsole, ale urządzenia przenośne, no to wszystko już, prawie wszystko jest już w tej chwili grą na handhelda, nie? Bo możesz sobie... Telefony, tablety na przykład. Czegoś nie ma, tak. Jak czegoś nie ma na telefonie i Switchu, no to możesz sobie odpalić na właśnie na przykład na Steam Decku, który ma przecież bibliotekę Steama. Nie całą, ale jednak. Więc wydaje mi się, że dość równo ta droga, jakby te gry przeszły drogę z grami na urządzenia stacjonarne, nie? Ja też się zgodzę z tym, że to jest takie dobre porównanie. A za chwilę Paweł na pewno swoje 3 grosze tutaj jeszcze doda.
Ale ja mam też takie wrażenie, że nawet były takie głosy, że Nintendo DS jest trochę podobny parametrami do Nintendo 64 i też jakby, no wiadomo, tam całkiem zupełnie i nie chcę teraz jakby wchodzić w takie typowo technologiczne, techniczne rzeczy, bo nie jestem to jakby specjalistą w tej dziedzinie. Ale faktycznie jakby te ograniczenia, o których, bo trzeba sobie powiedzieć szczerze, wszystko się opierało na ograniczeniach i od tego, jak tutaj słusznie zauważyłeś, jak bardzo utalentowany zespół był i te ograniczenia zawsze jednak uruchamiają pokłady tej takiej, powiedzmy, niewyczerpalnego źródła inspiracji, wyobrażeń tego, co można zrobić. Oczywiście, że teraz w obecnych czasach, kiedy praktycznie jesteśmy w stanie wszystko zrobić już tak, aż większość rzeczy nas już nie ogranicza, jedynie budżet, to jesteśmy w stanie wszystko uzyskać, ale jednak wtedy, kiedy powstawały te miniaturowe produkcje i trzeba było przygotować jeszcze do tego muzykę i gdzie ta muzyka naprawdę bardzo miała mało miejsca, żeby te dźwięki tam jeszcze wrzucić. Ja oczywiście też o swoich przykładach później powiem, które ja uważam, że z biegiem lat, mimo tego, że te gry już mają ponad 20 ileś lat, nawet 30 bym powiedział, one dalej czarują swoimi dźwiękami i złożonością i harmonią. To jest niebywałe, że niektórzy muzykolodzy na niektórych kanałach na YouTube'owych rozkładają na czynniki pierwsze te takie gameboyowe tytuły, które były wydawane, i one w sobie mają niewyczerpalne źródło kreatywności. To widać, że faktycznie te ograniczenia miały bardzo ważny aspekt w tworzeniu tej muzyki do tych, nazwijmy, miniaturowych urządzeń. Pawle, a jak to z twojej perspektywy wygląda? Jak ty oceniasz, jak się ta muzyka zmieniała do tych kieszonkowych konsol? Wiesz co, ten rozwój muzyki do kieszonsolek to przede wszystkim ewolucja technologiczna, która szła równo z każdą kolejną generacją konsol. Jak ja sobie sięgnę pamięcią, to moją pierwszą kieszonsolką była gra a la właśnie ruskie jajeczka, tylko to nie były ruskie jajeczka, tylko było się bramkarzem i trzeba było bronić piłki kopniętej przez piłkarza, i to była moja pierwsza, wydaje mi się, że to była pierwsza gra kieszonkowa, jaką miałem, chociaż z drugiej strony miałem jeszcze takie urządzenie, które miało sobie w cudzysłowie trzy gry w jednym, a to były tak naprawdę trzy różne wersje Tetrisa, tak? Więc tak to wyglądało. No i ta muzyka, tej muzyki prawie nie było, tak? Jeśli chodzi o te piłkarzyki, to były jakieś tam pojedyncze dosłownie piknięcia, tam w ogóle nie było muzyki. Jeśli chodzi o to urządzenie z Tetrisem, to wiadomo, była tam melodyjka z Tetrisa, ale w zasadzie to tylko to. Później był Game Boy Color, gdzie dostaliśmy mało urządzonko, ale w rękach ludzi, którzy wiedzą, jak z nią działać, jak operować, jak tworzyć na nią gry, można stworzyć naprawdę świetną muzykę, tak? Przykładem tego mogą być Pokémony, tak? Tytuł bardzo mały, taki no, niepozorny, można by powiedzieć, ale motyw główny, czy motyw bitewny, mam wrażenie, znają chyba wszyscy gracze, zwłaszcza, że to jest taki tytuł, który również w pewnym sensie ewoluował muzycznie, tak? Niby szczególnie ci, którzy mieli traumę, przepraszam ci, traumę z Lavenda Team. O Jezus, tak, tak jak najbardziej. To jest mocno klimatyczna miejscówka, ale legendy, jakie powstały wokół tej melodii, w ogóle tej miejscówki, są niesamowite. No ale Pokémony właśnie, myślę, że Pokémony są takim punktem, który można określić, jak wyglądały te rozwój muzyki do gier kieszonkowych. Niby miałeś te same melodie, te, które znałeś właśnie z przeszłości, ale jednak dochodziły nowe technologie, nowe instrumentarium, a końcowym tego efektem są Pokémony, które teraz ogrywamy na Nintendo Switch, tak? No i później oczywiście była era Game Boy Color, Atari Lynx swego czasu. Atari również próbowało wejść w te rejony, ale to tak ze średnim udziałem. Był Sega Game Gear, o którego istnieniu dowiedziałem się jakieś lata temu dopiero, bo u nas no,
Nintendo było jednak bardziej znane. Później była era oczywiście Nintendo DS, 3DS-a, PlayStation Portable, PlayStation Vita i tak dalej, i tak dalej. Także ten rozwój muzyki do gier kieszonkowych, powtarzam, to był tak naprawdę, szedł równomiernie z rozwojem przede wszystkim technologicznym, tak? Ale to jest to, co też Dawid powiedział, to nie były jakieś potężne konsole, tak? To nie są konsole stacjonarne, przynajmniej mówię o tych pierwszych kieszonkowych, także nie mogły pozwolić sobie na dużo, ale jeśli miałeś naprawdę uzdolnionego kompozytora, mogłeś naprawdę zrobić cuda, tak? I takim przykładem może być Metroid Fusion na Game Boy Advance, który do dzisiaj uważam za jeden z najbardziej z najfajniejszych Metroidów i chyba z jedną z najbardziej przerażających klimatycznie Metroidów generalnie, i myślę, że muzyka tu też zrobiła dużą robotę. Ale to jest to, co powiedzieliście oboje, że ta technologia szła w parze, jeżeli chodzi o stacjonarne konsole i przenośne, bo tutaj trzeba sobie powiedzieć szczerze, na Game Boyu pojawiało się dużo takich rewizji z konsoli Nintendo Entertainment System, z NES-a pojawiało się, bo przecież DuckTales, no to były rewizje z NES-a, przerobione tylko na modłę Game Boya. I no ja do dzisiaj uważam Moon Team, no proszę was, to jest tak rozpoznawalny temat muzyczny z DuckTalesów, już pomijając motyw przewodni, tak, który znamy dobrze nam z serialu animowanego, ale Moon Team, no do dzisiaj powstaje multum aranżacji, to jest przecież genialny tytuł. A czy dużo innych gier, które były oczywiście... Tak się jeszcze oczywiście wtrącę, bo tutaj mówisz oczywiście o przenosinach z NES-a, ale na szczęście ukazało się wiele też nowych tytułów. Tak, The Legend of Zelda na NES-a ile? 2-3 utwory na krzyż, a natomiast The Legend of Zelda Link's Awakening, no ma ich multum. Tak, ma ich po prostu multum. Właśnie też chciałem tylko tak jakby zamykając ten jeden z tematów, które dzisiaj będziemy omawiać, no chociażby Metroid 2 Return of the Samus, który był specjalną wersją tylko zrobioną na Game Boya, bo na NES-ie nie było drugiej części później. Mamy przecież chociażby Kirby the Dream Land. No, Kirby powstał w pierwszej kolejności na Game Boyu. Ta w ogóle ta historia tego Kirby'ego jest bardzo interesująca. Nie mówiąc już o tych miniaturowych wersjach Mariana, tak? Super Mario Land 1, 2, później się Wario Land pojawił. Wario dostał nowa postać w ogóle w uniwersum Nintendo, która dostała na Game Boyu pierwszą, drugą część, na Game Boyu Colorze później się pojawiła trzecia, no i wiadomo na Game Boyu Advance czwarta. Ja strasznie żałuję, że Nintendo zapomniało o tym bohaterze i nie mamy kolejnych odsłon, ale naprawdę to, co na przykład powiem, ja jestem tak zaskoczony, to co zaczęto robić z Kirby, bo mnóstwo gier z Kirby wychodziło, na przykład ostatnio odkryłem, nie wiedziałem nawet o tym, no po prostu nie dotarła do mnie wtedy ta gra, ale muzycznie i jakby pod kątem gameplayu, który przypomina troszeczkę Asteroids, Kirby Block Ball, tam jest taka muzyka, że skarpetki mi opadły, ja się nie spodziewałem, ale o tych swoich jakichś jeszcze wspominajkach będziemy dzisiaj rozmawiać. Dobrze panowie, czyli co wyróżnia muzykę w grach przenośnych, Dawid, od tych, które, nie wiem, słyszymy na tych stacjonarnych konsolach? Czy można powiedzieć, że coś ją różni? Czy to jest to samo? Czy jednak jest coś wyjątkowego w tych miniaturowych dźwiękach? Wiesz co, na pewno, jeśli cofniemy się do Game Boya, no to po muzyce z Game Boya słychać, że to jest muzyka z Game Boya, dlatego że ona ma po prostu charakterystyczne brzmienie. Ale wydaje mi się, że tak, że to trochę to, co powiedziałem wcześniej, że ona była różna dlatego, że te gry były trochę różne, nie? Że inaczej pisze się muzykę do, nie wiem, Kuru Kuru Kururin na przykład, niż do... Boże, teraz powinienem wejść, sprawdzić, który to był rok i znaleźć odpowiednik, chociaż podejrzewam, że akurat to tak bardzo by się nie różniło, ale no nie wiem, na przykład niż do Dragon Questa, nie? W sensie, że to więcej było, mniej było gier, które polegały na przygodzie, powiedzmy, na handheldach. Dlatego też między innymi takie wrażenie robiły te gry, które już się podejmowały tego, nie? Że
no, Pokémony jakby nie było, były może i miniaturowym, ale jednak jak na Game Boya gigantycznym RPG. I tam ta muzyka też już, ona już tam właśnie pasowałaby do konsoli stacjonarnej zdecydowanie, nie? Mimo jakby brzmienia i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tak, że to że przede wszystkim no, wyróżnia się tym, czym się, że pasuje do, ta muzyka z gier handheldowych wyróżnia się tym, że pasuje do gier handheldowych, które były po prostu trochę inne kiedyś. Teraz już nie wyróżnia się niczym, niestety. W sensie trochę niestety, bo ja jestem jednak, no trochę się zawsze bałem, nie? Że rozwój handheldów, miniaturyzacja technologii i tak dalej, no sprawi, że te handheldy będą miały mniej tego takiego handheldowego charakteru. Ale no, przykład wspomnianego Octopath Traveler mnie trochę w tej kwestii uspokoił, w sensie, że to są jednak, ten charakter trochę ewoluował po prostu, nie? Że nadal da się znaleźć gry handheldowe, już niekoniecznie z handheldową muzyką, no bo Octopath Traveler to ma akurat muzykę z gry AAA razy 5, bo tam tych utworów też jest mnóstwo, więc zresztą też kupiłem soundtrack, jest na 6 płytach, więc super. Tak, to jest niezły moloch, naprawdę. No, także dzisiaj nie odróżnia się już chyba niczym, chyba że weźmiemy pod uwagę właśnie, nie wiem, żeby Playdate'a, o którym wspominaliśmy, chociaż na Playdate'ie też jest. Wszystko to tak naprawdę, wiesz, no, wspomnieliśmy DS-a, od którego tak naprawdę zaczęło się już to, że to były po prostu utwory w plikach jakichś tam, nie? No, audio. A nie... No już nie miały takiego brzmienia, znaczy to też było związane, przepraszam, ci wszedłem w słowo, to było też związane z tym, jak ta technologia, do której teraz wracamy, tak, że im technologia się bardziej zmieniała i mieliśmy nowe jakby możliwości, no to było normalny stan rzeczy, że jakby te brzmienie zupełnie było inne, ale sami na pewno się zgodzicie, że jest strasznie ogromny sentyment do tych brzmień właśnie tego Game Boya Colora, czy tam Game Boya Advance'a, że one miały takie bardzo unikatowe takie brzmienie, które nie jesteś w stanie uzyskać, znaczy jesteś w stanie uzyskać, jak skomponujesz taką muzykę i masz odpowiedni sprzęt i pluginy, i tutaj można byłoby wiele mówić na ten temat, chociażby nawet wspomniany na samym początku odcinka Analog Pocket przeze mnie, tym, który ma możliwości pisania, komponowania i nawet grania na scenie muzyki, który przez jakby to urządzenie, które jakby moduluje te wszystkie jakby brzmienia, dzięki które się pojawiały po prostu w Game Boy Advance. Dawidzie, czy ty ewentualnie miałbyś tu jeszcze od siebie jakieś 3 grosze w kwestii tego, o czym teraz właśnie rozmawiamy, jeżeli chodzi, czy ta muzyka w tych grach nośnych, to chyba oboje się albo w trójkę się zgodzimy, że już się już niczym nie wyróżnia. No są te ewentualne takie naleciałości tego, że jak ktoś chce trochę wrócić do czasów, kiedy brzmiała tam inaczej, brzmiała ta muzyka w pierwszych odsłonach, literacjach Game Boya. No teraz to jest bardziej zbliżone już do tych, powiedzmy, dużych molochów stacjonarnych, no i możliwości, jakie nam sprzęt nam daje, jednym słowem. No tak, ja nic chyba więcej tutaj nie dodam, bo no tak, no, pozostaje może się zastanowić, czy to źle? Wydaje mi się, że to dobrze jednak, że to poszło w stronę rozwoju, nie? Że jasne, że to trochę utraciło charakteru, ale jakby muzyki z Game Boya dobrej podejrzewam, że jest tak więcej niż jesteśmy w stanie nadrobić, bo było dużo gier na te konsole i wiele z nich miało bardzo dobrą muzykę, a jak rozciągniemy to na inne chiptune, gry NES-owe i SNES-owe też, i to jest tego bardzo dużo, więc wydaje mi się, że można to... Można się cieszyć, że mamy tego tak dużo historycznie i cieszyć się z jakby to, bo to też jest to co wspomniałeś, że do tego niektórzy wracają, do tych brzmień, jeśli umiejętnie korzystają z tych brzmień, no to trzeba się cieszyć, nie? Jeśli ktoś potrafi zrobić dobrego chiptuna, który nie jest oszukany albo jest trochę oszukany, w sensie, że ma więcej tych ścieżek niż Game Boy był w stanie, chociaż z drugiej strony, no
wtrącę tylko, to co prawda nie jest handheldowy, ale polecam na przykład posłuchać sobie muzyki z Silver Surfera na NES-a. To w ogóle ta muzyka brzmi, jakby to ktoś współcześnie napisał i udawał, tylko że to jest na NES-a, nie? W sensie tam się tak dużo dzieje. Ta muzyka jeszcze została wydana na płycie winylowej. No więc tym bardziej. Jakby wydaje mi się, że tutaj konkluzja chyba jest taka, że przebyliśmy jakąś tam drogę od bardzo charakterystycznej muzyki do jednak ujednoliconej, ale nie wydaje mi się, że to źle. To jest po prostu, jest jak jest. Co charakterystyczne, zwłaszcza dla tych gier od Game Boya do Game Boy Advance włącznie, to jest, myślę, w pewien sposób prostota, ale prostota nie w taki sposób, że to są jakieś zbrzmienie pierdzenia, zamysł melodyjek, nie, to jest coś zupełnie innego. Chodzi mi o to, że powstawało to tak jak Dawid mówił, mnóstwo muzyki, na przykład do jednej gry. I to, co mnie rzuca się w oczy, że nawet jeśli ta muzyka byłaby zapętlona, tak, na nie wiem, 15, 20, 30 sekund i po tych 30 sekundach znowu by się wróciła do miejsca początkowego, to nawet nie zwróciłbyś na to uwagi. Po prostu się dobrze bawisz słuchając takie melodii. No dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że jak kupujesz albumy z muzyką do gier, na przykład z JRPG-ów, no to dostajesz potężne wydania kilkupłytowe, gdzie masz utwory po 5, 6, niektóre były takie historie, że trwały nawet po 10 minut. No i takie słuchasz i rzeczywiście widzisz jak wygląda różnica między grami, które wyszły te 20-30 lat temu, a te, które wyszły współcześnie, tak? No ale mimo wszystko dzięki temu mogliśmy się pochwalić tym, że te utwory były krótkie, były łatwe do zapamiętania. To jest też najważniejsze. Tu wracam do tego argumentu z Pokemonami, o których mówiłem, tak? Te motywy nie były jakieś potężnie długie i dzięki temu one nam się wwiercały w głowę i do dzisiaj możemy je sobie zanucić, tak? To nie jest problem. Jeśli chodzi o tę postępową ewolucję, to może jeszcze jedną rzecz taką zwrócę, na którą zwrócę uwagę, jeśli chodzi o te czasy Nintendo DS na przykład. To, co ja zauważyłem, to, że muzyka w tych grach również w pewien sposób brzmieniowo, ale też instrumentalnie mocno różni się od tego, co trafiało na konsole stacjonarne. Posłuchajcie sobie tego, jak brzmi muzyka na przykład do The World Ends With You. Tak, czyli takie klimaty miejskie, trochę hip-hop, trochę elektroniki, trochę wszystkiego. Do pewnego momentu ja czegoś takiego w JRPG-ach na przykład w ogóle nie słyszałem, tak? Na drugim biegunie jest Profesor Layton, gdzie mocno wyeksploatowany jest akordeon. Dokładnie, jest akordeon, którego chyba w żadnej grze, a przynajmniej nie przypominam sobie, może był w jakimś tytule grany gdzieś w tle. No nie przypominam sobie, żeby grał ten pierwszy instrument. I takich tytułów naprawdę było dużo. No i teraz mamy te takie czasy troszkę bardziej współczesne. No już 3DS to już poszło w takim mocno kierunku, w którym jesteśmy w zasadzie obecnie, tak? Czyli ta muzyka no, brzmieniowo tak średnio się wyróżnia na tle jego większych braci, czyli konsol stacjonarnych. Czy to źle? Myślę, że nie. Fajnie, że branża się rozwija, fajnie, że muzyka ewoluuje i idzie pod rękę z technologią, no trudno, żeby wszystko stało w miejscu, tak? Ja rozumiem, że jesteśmy ludźmi sentymentalnymi, jednak mimo wszystko świat idzie do przodu i nie będzie czekał na nas z utęsknieniem. Okej, no to ja się od razu ciebie spytam, Pawle, jakie jest twoje takie najdalsze muzyczne wspomnienie, jeżeli chodzi o z grami na przenośne konsole, z tych gier, jakie jest twoje takie najdalsze muzyczne wspomnienie? Moje najdalsze wspomnienie to już
Cir Kebab, o tym wspomniałem, to były te, to była ta melodyjka z Tetrisa. Mówię, nie mam dlatego pojęcia, skąd mieliśmy tę grę. Wydaje mi się, że po prostu albo rodzice, albo mój brat poszli kiedyś na ryneczek i po prostu kupili tę konsolkę i mieliśmy Tetrisa, fuck yeah. Ale myślę, że taki... Świadome może. takie świadome i najgłębsze wspomnienie to były oczywiście Pokémony. Mhm. Tak, mieliśmy Game Boy Color wtedy, jeśli dobrze pamiętam. I tak, to był Game Boy Color i mój brat wtedy kupił Pokémon Blue. I ja nie pamiętam właśnie, czy ja w to grałem przed serialem, który był nadawany w Polsce, czy po. Możliwe, że to było chwilkę po. Już wtedy można było powiedzieć, że będę wielkim fanem Pokémonów i będę wielkim znawcą, więc jak dorwałem w końcu Pokémony, że złapiesz je wszystkie o Jezu, powiem tak, ta melodia główna, ten motyw główny, który pojawia się na samym początku, tak jak Pokémony ze sobą walczą i leci ten motyw tu. Mhm. O Jezu, ten motyw został ze mną do dzisiaj. Ale nie, no to jest... Podobnie jak zresztą motyw bitewny. W ogóle te wszystkie melodyjki, które leciały, kiedy odwiedzałeś te wszystkie stadiony, te wszystkie miasta. O Jezus, do dzisiaj je pamiętam. Właśnie o tym mówię. One nie były jakoś rozległe, potężne, a to były naprawdę króciutkie melodyjki, które grały w zapętleniu i ty je zapamiętałeś. No i ja je zapamiętałem i do dzisiaj tak naprawdę. Pamiętam je lepiej niż, nie wiem, tabliczkę mnożenia albo tablicę Mendelejewa. Pani z chemii na pewno cieszy się z tego powodu. Pani z chemii mnie nie lubiła, więc na pewno wszystko mi jedno. A, no to już wiadomo, dlaczego ciebie nie lubiło. No także jeśli chodzi o te najdalsze, takie najdalsze, najfajniejsze i najbardziej świadome wspomnienia, to właśnie przede wszystkim to są poksy na Game Boya. Mhm. Dawid, a jak u ciebie? Jakie jest twoje najdalsze wspomnienie muzyczne, jeżeli chodzi o przenośne konsole? No to oryginalny nie będę, bo to też są Pokémony, przy czym i pierwsza, i druga, i trzecia generacja, i ale tak, bardziej... O, właśnie mój pies postanowił trochę pocharczeć, więc przepraszam, jeśli słychać coś w tle. Tak, no przede wszystkim Pokémony, ale też właśnie też wspomniane wcześniej Pokémony karciane, czyli PTCG, gdzie... Nie wiem, czy z perspektywy czasu no wydaje mi się, że tam ta muzyka może być jeszcze lepsza, bo tam jednak tam musiałbym spojrzeć na długość trwania, ale wydaje mi się, że są też bardziej złożone niekiedy te kompozycje. Są na pewno niektóre są bardziej chwytliwe, takie wręcz prawie że popowe. Zapadające w ucho, więc można tak, powiedzieć. Tak, tak. I jest też ich jest dużo. No i potem na Game Boy Advance, no to już tych rzeczy się zrobiło więcej. No, jak nie powiem Golden Sun ani razu podczas tego podcastu, to chyba... Paweł będzie cię ścigać. Tak, no, ja sam siebie będę ścigać. Tak samo Final Fantasy Tactics Advance, nie? To też jest... To jest muzyka... Oj, tak. To też jest... Trudno, no, tam jest utwór na przykład, który podobał mi się tak bardzo, że już w dorosłości miałem go ustawionego na budzik, gdzie na budzik się nie ustawia raczej utworu, które się to lubi. To jest największy błąd. Bo najłatwiej jest znienawidzić, a mimo to no, nie znienawidziłem do dziś, więc jest na akurat na Adwencie, to już myślę, że jest trochę nawet aż za łatwo, ale no tak, na Game Boyu, no i jakby Tetris na Game Boya też ma... Co prawda kilka utworów na krzyż, ale one też są i to nie są jakby rzeczy napisane specjalnie dla Tetrisa, ale są charakterystyczne, chwytliwe i też bardzo pasują do tej gry. No i no nie wiem, no jest tak naprawdę to też jest mnóstwo, jest przecież muzyka z gier licencjonowanych, chociażby disneyowskich, nie? Z czasów, kiedy licencjonowane platformówki naprawdę dawały radę i muzyka, którą słyszeliśmy najpierw na ekranach kin w jakichś, albo na ekranach telewizorów, nie? Oglądaliśmy chociażby właśnie DuckTales i potem muzyka gdzieś tam się przewijała podobna. Może akurat motyw księżycowy niekoniecznie, chociaż pojawił się już też, jest tak kultowy, że pojawił się we współczesnych DuckTalesach, nie? Z kolei. No ale tak, myślę, że
Szukałbym właśnie w kierunku, jeśli chodzi o Game Boya, to właśnie w kierunku im bardziej rozbudowana gra, czyli właśnie te, takie, które próbowały trochę robić RPG. Nie wiem, na przykład jaka, bo jest na przykład na Game Boya są Heroesy. Tam, tak, druga część. Tak, która jest trochę pomiędzy dwójką a trójką chyba gameplayowo. W każdym razie to nie wiem jak tam na przykład brzmi muzyka, ale w tym kierunku bym pewnie szukał, nie? Że im bardziej ambitnie ktoś próbował, tym pewnie ta ambicja też bardziej była widoczna w muzyce. Sądzę tak właśnie po jednych i drugich Pokemonach, nie? I po zwykłych RPG-ach i po PTCG, które też jest RPG-iem, tylko karcianką, nie? Mhm. U mnie to, tak jak już powiedziałem na samym wstępie, to na pewno będą tak bardzo serce rośnie i się robi się cieplejsze, kiedy wracałem teraz do gier pokroju DuckTales, obie części, no wiadomo, cała trylogia Super Mario, Wario, no Kirby the Dream Land, Nemesis, to jest Shooted Up tak genialną z muzyką, oczywiście w moich oczach, Salomon Club tak samo, no i Bubble Ghost, to jest też taka, mam takie wrażenie, taka gra, która nie ubiła się może większym echem, bo była trudno dostępna w niektórych regionach Europy, ale jakimś cudem, pamiętam jak za dziecka grałem, to muzyka mi się szczególnie odbiła ze względu na to, że no, była cały czas i byłam bardzo mocno melodyjna. No i też jeszcze jeden tytuł, który niedawno do mnie trafił, jeszcze nie miałem okazji go skończyć, ale w dzieciństwie nie zagrałem, ale teraz już tak mogę powiedzieć śmiało, że aż strasznie żałuję, a to jest mianowicie The Gargoyles bodajże Quest chyba, z tego co pamiętam się ta gra nazywała. Ona zresztą jest dostępna. Fajnie, że w końcu Nintendo poszło po rozum do głowy i zaczęli wypuszczać no trzeba oczywiście mieć subskrypcję wykupioną, no ale możemy teraz niektóre te gry z czasów Game Boya i Game Boya Advance'a, czy tam Game Boya Color'a ogrywać na Nintendo Switchu. I to są takie moje jakby najdalsze wspomnienia. No ale panowie, teraz przykłady może na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania. Przykłady takich kieszonkowych produkcji, które zmieniły tak naprawdę postrzeganie muzyki do gier. Czy są w ogóle waszym zdaniem takie gry z tych kieszonkowych produkcji, które trochę zmieniły postrzeganie wśród graczy i może osób, które nie miały do czynienia wcześniej z grami wideo, ale na przykład przez te przenośne konsole jednak zmieniły trochę postrzeganie o muzyce w grach wideo i o samych grach. Dawidzie, masz takie tytuły może? Wiesz co, no chyba, kurczę, trochę echo, nie? Bo chyba jednak trzeba wymienić znowu te Pokemony. I wydaje mi się, że znowu tego Golden Suna muszę wymienić. Tak, no wydaje mi się, że to trochę tak jest chyba, nie? Że najbardziej imponują te rzeczy, które są jakby zaskakująco ambitne i to one potencjalnie mogą rzeczywiście wpływać na postrzeganie. Bo nagle rzeczywiście, kiedy nie wiem, no, odpalasz Pokémony i słyszysz, nie wiem, odpala ci się właśnie na przykład pierwsza walka i okazuje się, że kurde, jakie tam są w ogóle, ile tam nutek upchnęli w jednym utworze na Game Boyu, nie? I okazuje się, że to nie musi być tylko plumkanie, jakieś tam bebop. Bzyczenie i tak dalej. Tak, tylko to mogą być skomplikowane kompozycje zrobione przez utalentowanych kompozytorów i jakby albo no, docierające do granic możliwości tego sprzętu. No i tyle, nie? No, wydaje mi się, że no to są to przede wszystkim myślę Pokémony też ze względu na masowość, nie? Że jasne, że na pewno są gry na Game Boya, które mają o wiele lepszą muzykę pewnie niż Pokémony, ale no jednak jeśli coś przekonało masy, to wydaje mi się, że trzeba szukać właśnie w tych rzeczach, które były jak najbardziej masowe, nie? Mhm. A Pawle, u ciebie jak to jest? Znasz takie przykłady? Wiesz co, powiedziałbym Pokémony, a już Dawid o nich powiedział, więc może ja dla odmiany powiem, że w zasadzie wszystkie The Legend of Zelda, tak, czyli gry, kto wie najlepiej, kto zna najlepiej kieszonkowe Nintendo niż samo Nintendo, tak. Jeśli masz
The Legend of Zelda, Link's Awakening, czy Oracle of Ages, czy Oracle of Seasons na Game Boy Color, no to masz tak naprawdę możliwość przeżywania przygody gdziekolwiek jesteś, tak? Nie musisz być przykuty do telewizora w domu, możesz po prostu iść gdziekolwiek i ze swoim Game Boyem i przeżywać przygody z Linkiem, tak? Oczywiście trzeba przy okazji pamiętać o odpowiednim nasłonecznieniu, bo inaczej niczego się nie widzi na ekranie, no takie taka wada. I ta muzyka w Link's Awakening, no też jest bardzo charakterystyczna. To jest to co mówiłem, ile melodii, ile dźwięków da się umieścić na takim malutkim kartridżu, na takiej malutkiej konsolki, na takiej malutkiej konsolce. No, myślę, że to jest właśnie taki najlepszy przykład. Również The Legend of Zelda Miniszkap na Game Boy Advance. Ta gra nie dość, że wygląda pięknie. To jest jedna z najpiękniejszych gier na kieszonkowe konsole w ogóle, nie tylko na Game Boy Advance, ale też brzmi naprawdę bardzo dobrze i naprawdę mam kilka tytułów na Game Boy Advance, które mógłbym powiedzieć, że brzmią fantastycznie, tak, na przykład Final Fantasy 6 Advance już naprawdę, naprawdę świetnie, czy Metroid Zero Mission, czy Fusion, o którym już wspomniałem, ale The Minish Cap, myślę, wyciągnęło z tej konsolki z tej konsolki naprawdę siódme poty pod każdym względem. No, w przypadku Nintendo DS no miałbym kilka takich tytułów, tak? Pokémon oczywiście, no i dlaczego nie, ale już wspomniany przeze mnie profesor Layton, który odczarował ten akordeon nieszczęsny, który kojarzy się z tymi cyganami, którzy wchodzą do tramwaju, grają dwa utwory na krzyż i proszą o pieniążki. No a tutaj naprawdę postarałem się o coś niesamowitego, tak? To również przynajmniej w moim przypadku Dragon Quest V, czyli pierwsza moja styczność z Dragon Questem, i nie tylko ta gra wyglądała świetnie, ale również brzmiała, tak? Phoenix Wright, Ace Attorney, cała trylogia. Chciałem o nim powiedzieć, Phoenix Wright moim zdaniem bardzo dużo namieszał pozytywnego, pokazał ogromny potencjał, bo to oryginalnie na Game Boy Advance się pojawił z tego, co dokładnie powiem. Ale wiesz, na Nintendo jak pojawił się na Game Boy Advance, jak on brzmi na Nintendo DS, te różnice są słyszalne mimo wszystko, musi się sobie założyć słuchawki, ale później rzeczywiście mocno namiesza. No może zresztą o tym rozmawialiśmy. I tak myślę, czy jeszcze jakieś tytuły, no wiesz, na Nintendo DS, z Nintendo DS spędziłem naprawdę mnóstwo czasu. To był taki okres okołolicealny, studencki, kiedy nie miałem aż tak dużo może wolnego czasu, ale kiedy chciałem w coś zagrać, no to właśnie wyjmowałem konsolkę przenośną i mogłem sobie zagrać. O Boże, przecież to jest najważniejsze do wspomnienia, Nintendo DS pojawił się akurat circa w takim momencie, kiedy pojawiały się, czy bardziej rozwijały się te wszystkie gry rytmiczno-muzyczne, czyli Guitar Hero na przykład, DJ Hero i tak dalej. Natomiast na Nintendo DS pojawiły się mnóstwo gier rytmiczno-muzycznych. 8-Bit Agents na przykład, tak, czy Rhythm Heaven. Fantastyczne tytuły, które również uczyły tego, jak czym jest dźwięk, czym jest rytm, czym jest melodia i jak się nimi bawić. Także myślę każda taka konsolka ma takie tytuły, które w subiektywnym odczuciu w jakiś sposób odcisnęło piętno na rozwoju muzyki do gier w ogóle. Tak w ogóle, jeśli mówimy o DS-ie, tak. To dodam, że DS już był konsolą, na której naprawdę dało się zrobić właśnie na przykład duże RPG, nie? Tam jest przecież mnóstwo jakichś tam Etrianów i tego typu rzeczy. Radiant Historia na przykład. Jest, The Warden's Wish, sporo tego było. Tak, a jak wiadomo, RPG jest idealną okazją, żeby pyknąć trochę, nie wiem, 30 epickich utworów. I na DS-ie też już tak było, nie? Że dało się już pomieścić przecież w dużo dobrej muzyki. No, na DS-ie jest też Golden Sun. Co prawda w większości tam chyba są już aranżowane starsze melodie, ale no nadal jakby DS to już jest, wydaje mi się, początek tej ery, kiedy te handheldy naprawdę zaczęły się może inaczej. Gameplayowo tam było też jakby trochę
unikalnie ze względu na to, że sama konsola jest unikalna, ale dało się już no, na przykład właśnie robić konwersję chociażby z Nintendo 64, nie? Więc siłą rzeczy to już się zaczynało zacierać wtedy. Ja wam powiem tak, że żeby troszeczkę było kolorowo, bo cały czas w większości stopniu rozmawialiśmy o grach z Nintendo i tu trzeba powiedzieć sobie szczerze, że prawdę mówiąc, to nie grami, muzyka z tych gier stała jednak produkcjami od wodarzy z Kyoto i tutaj jakby nie ma ku temu żadnych wątpliwości, ale muszę też oddać pokłony w stronę Sony Portable. Chociażby, słuchajcie, fenomenalna muzyka do miniaturowych Metal Gearów, Peace Walker ze świetną muzyką. Trzeba powiedzieć sobie szczerze, Tekken Dark Resurrection też miał niebagatele bardzo dobrą muzykę. Obie odsłony Loco Roco i Pataponów, które no, pokazały troszeczkę, że można inaczej zrobić tą muzykę. No, wiadomo, Katamari Damacy pojawił się oryginalnie na PlayStation 2, ale też się doczeka swojej jakby miniaturowej wersji na przenośne konsole. No ale to, co Loco Roco i to, co Patapon zrobił, no to moim zdaniem to było bardzo rewolucyjne, jeżeli chodzi w stosunku do Nintendo, bo wiemy w trójkę, że Nintendo bardzo mocno stało i zawsze stało Pokémonami. Miały swoje oczywiście produkcje, ale moim zdaniem, jeżeli chodzi o muzykę, no to konsola PlayStation Portable bardzo się wyróżniała swoimi produkcjami, którymi między innymi wspomniałem. No jeszcze Luminous. No i oczywiście Crisis Core Final Fantasy VII. No to który, jak już mówimy o PSP, no to przecież nie można... No. Dla mnie na przykład pierwsza persona przede wszystkim PSP i tam jest też świetna muzyka i Tactics Ogre, kurczę, genialna muzyka też z PSP, ktoś powie tak. Moi Fantasy drodzy, Tactics. Persona 3 Portable, tak, no. Przeca no. Valkyria Chronicles 2, Danganronpa wyszła pierwotnie przecież na PSP, nie? Jest mnoga ilość tych tytułów. No jeszcze przecież była przenośna wersja God of War, tak? No, były naprawdę mnoga ilość, natomiast w moim przekonaniu właśnie te tytuły, które na samym początku wymieniłem, czyli Loco Roco, Patapony, no one miały bardzo ogromny no były tak mocno osadzone w kulturze japońskiej i tak wkręcone w eksperymentalne, że aż no do dzisiaj uważam, że to są, brakuje mi po prostu takich tytułów, brakuje mi takich ryzykownych posunięć od strony deweloperów. No to trochę się nam tego nazbierało i nawet się zmieściliśmy w godzinie i 15 minutach, tak więc jest to sukces. Paweł będzie zadowolony. A i tak myślę, że nie powiedzieliśmy wszystkiego. O nie, naprawdę. nie da się. Nie da się w godzinie. No teraz... Bo jeszcze mógłbym wspomnieć oczywiście, że na DS-ie był The Legend of Zelda, a na przykład Spirit Tracks, czy... Boże. Tak. Ten drugi tytuł. Wiem, o który ci chodzi. To... Phantom Hourglass. Tak, który nawiązał... Dla którego zresztą kupiłem DS-a. No i Final Fantasy 3, z którymi mogliśmy my jako Europejczycy w końcu mieć styczność po raz pierwszy. To no. Ja szybko dopowiem, bo teraz zdaję sobie sprawę, że nie wymieniłem jednego z najlepszych soundtracków w historii, który też wyszedł na 3DS-ie, czyli Bravely Default. No, widzicie, jak to do mnie, trzy głowy to nie jedna jednak. No, ale jeśli w ogóle rozszerzyć to na 3DS, to tę rozmowę, to już w ogóle dałoby się tam też mnóstwo świetnych, zwłaszcza myślę w RPG-ach, ale nie tylko, no. No ale ja się dziwię, dokładnie, ja się dziwię, że Pawle, ty nie powiedziałeś o jednej grze twojej ulubionej, jeżeli chodzi o muzykę, Hotel Dusk. Jezus, tak, Hotel Dusk i Last Window również, tak, odcink świętej pamięci. Nie wiedziałem, w którym momencie mam z tym tytułem wyskoczyć, ale tak, jeśli ktoś lubi klimaty takie noirowe, why not? Ja jak najbardziej polecam. Ale jesteś usprawiedliwiony, bo powiedziałeś o profesorze Laytonie. Ja uważam, że to jest też bardzo mocno nowatorska gra, no i też jeżeli chodzi o ścieżki dźwiękowe. I nowa część wyjdzie na Switcha. Tak,
Tak. Całe szczęście Level 5 się ogarnęło i będzie tworzyć nowe gry. I bo całe szczęście jest... profesor Layton żyje. Czyli jakby nie został tak do końca uśmiercony, nie? No. W sensie, że nie nowa gra z Laytonem w nazwie, tylko no, profesor Layton. Ja myślę, że tym pozytywnym akcentem, że główny bohater Laytona i że mamy taki bogaty wór ścieżek dźwiękowych na przenośnej konsole, sądzę, że to jest dobry kontrapunkt do tego, żeby się kiedyś spotkać i porozmawiać znowu o muzyce do gier, nie tylko może z przenośnej konsol, ale może jakiś inny temat nam przyjdzie. Jakby co zawsze, jakby was zachęcamy w komentarzach do podrzucania nam pomysłów, my jesteśmy bardzo otwarci. Ale co najważniejsze, z tego miejsca bardzo fantastycznie i, że tak powiem, bardzo ci dziękujemy, Dawidzie, że znowu dzisiaj byłeś i poświęciłeś swój czas mimo swoich, jakby powiedzmy, obowiązków. I tutaj już z tego miejsca zachęcamy do słuchania i śledzenia audycji tworzonych przez CD Action, które możecie słuchać na YouTubie i też w wszelakich innych serwisach streamingujących podcasty. Tak więc Dawid, bardzo serdecznie dziękuję, że byłeś dzisiaj z nami i poświęciłeś swój czas, no i podzieliłeś się swoją wiedzą. Dziękuję bardzo za zaproszenie, bardzo miło. No, a ja tylko mogę ze swojej strony dodać, że mieliście okazję usłyszeć 69. odcinek podcastu Słuchaj Gier. Zachęcamy do subskrybowania, do słuchania nas na wszelakich platformach, do streamowania audycji. Z tej strony jak zawsze wasz wierny samuraj kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Cześć. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.